Dzień dobry, witam wszystkich. Przy okazji mojego kanału i przy okazji rozpalania w moim piecu chlebowym, dzisiaj to będzie piekarnik, bo tutaj będziemy piekli perliczkę. Powiem wam, jak rozpalać w takim piecu chlebowym, bynajmniej w moim piecu chlebowym, jak rozpalamy. Rozpalamy po prostu, ja robię to na sianku. Sianeczko, proszę bardzo, tu już tak się pali. Siano, podpalam drobniejsze szczapki drewna bukowego. No, to mi się rozpala, później dokładam. Takie trzy wiadra mi tutaj wchodzi. I to jest 3 godziny minimalnie się musi tutaj palić. 3 do 4 godzin. Takim żarem, jak teraz tutaj jest, tak? I to się ładnie rozpali. Później powstaje to żar, a na końcu, jak już ten żar będzie i nie będzie mi już żadnego płomienia, te wszystkie węgliki kładę po bokach. Po bokach tych ścianek i zamykam piec. Gdzieś na 15-20 minut. Na 15 minut wystarczy. I co robię później? Później już wkładam pieczeń. Pieczeń, my to w gęsiarce tutaj robimy. Wkładam pieczeń. Wszystkie dopływy zamykam. Dopływy powietrza, o tym mówimy, tak? Tutaj mam na taką śrubę. Przykręcam to. I pieczemy. Ile bunia pieczemy tę perliczkę? Godzinę gdzieś, tak? 50 minut, godzinę. W temperaturze takie 200 stopni. 180, 220. No tak, to trzeba patrzeć przy okazji, nie? I to jest zamknięte. Podgląd jest tutaj, zobaczcie, taki. Trzeba uważać, bo jak się dymi tutaj, to może hulnąć płomień. O, widzicie, co się stało? Właśnie to się stało, o czym powiedziałem i to na żywca nam się pokazało. Także musi być wszystko wypalone, ma być tylko żar, nie może być już dymu, bo wtedy powietrze łapie i fuko z pieca, Ebunia, tak? Fuko z pieca. I to jest niebezpieczne, można się poparzyć, nie? Dobra, pokazałem wam, jak to robię i będą wszystkie shorty puszczone na temat perliczki. Patrz, przekręciłem, odkręcić nie mogę. Teraz, zobacz, co się stało. Tym odkręcę? Odkręcę, dobra. Takie zamknięcie wymyśliłem, bo inaczej to nic nie mogłem skonstruować. Tu można było też wajchę dać i tak dalej, ale to wyszło tak, jak wyszło. No i to widzicie, przymknąłem i znowu musi powietrze złapać. Ale o, zobaczcie, widzicie, znowu powietrze łapie. Czyli wypalamy to drewno, które jest tutaj wsadzone. Później sam żar zostaje. Tu w środku jest szamotem wszystko obłożone. I rozkładam to i wkładamy na godzinę, mniej więcej na godzinę w gęsiarce. Tutaj jakiegoś kurczaka, pieczeń czy cokolwiek innego. No tam trzeba sobie poczytać, bo kilogram piecze się godzinę, czy tam ileś. My pieczemy od 50 do... Właściwie to perliczkę to pierwszy raz będziemy piekli. Ale traktujemy ją jako kurczaka. Żona tam wam w poprzednim filmiku powiedziała, jak tą perliczkę będzie przygotowywać. Woda już mi się zaczyna gotować, czyli zaraz pójdziemy po perliczkę. Ale wcześniej żona sobie zażyczyła kapki. Tutaj już patrzcie, już mi się woda zagotowała i zaraz będziemy pić kapkę. I tak spędzamy tutaj w większości czasu w sobotę czy w niedzielę właśnie na sadzie. Cały czas. Po to, żeśmy sobie te burdello bum bum zrobili tutaj, nie Bunia? Dobra, dzięki, na razie, pozdrawiam.